No hej, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, Kangurek Kao. No i dzisiaj wybieramy się w góry zmarzliste. Tak, to w ogóle dosyć ciekawie brzmi, zmarzliste góry. No ale dobra, całą lokację ukończyliśmy. No, już myślałem, że to nie ruszy. Mam nadzieję, że ta małpka z walizką nie chciała z nami jechać, bo bądź co bądź, troszkę tak to wyglądało. O mnie się nie martwcie. Podłubię sobie przy złomku, czekając na was. Gdybym wyregulował to i podkręcił tamto, tak, a wtedy mógłbym... Idealnie! To znaczy, że mogę? O, tak. Przepraszam, chłopaki. Powodzenia! Chyba wieczny wojownik dotarł tutaj przed nami. Najstarsza zawsze lubiła kryształy. Nie zdziwi mnie, jeśli straciła dla jednego głowę. Ej, tam coś lata w tle. Za dużego. Wiesz, jak ją znaleźć? Może... Witamy w Centrum Spa i Wellness w Górach Zmarzlistych. Zapisz się już teraz, by rozpocząć niezwykły proces odnowy. Pierwsza faza to Mroźny Kanion, gdzie spotkasz naszych słynnych mistrzów treningu. Potem możesz skorzystać z wyjątkowego spa, gorące źródła lub zaszaleć na lodowych zboczach. Co? Może na końcu swojej podróży poznasz słynną duchową matkę. No dobra, to już mamy wskazówkę, co robić. Używa wielu imion. No dobra, to chyba muszę przejść ten proces od nowy. Chyba że, skoro ją znasz, może mógłbyś, no wiesz, użyć swojego wdzięku i umówić mnie z nią? Nie, niemożliwe. Byliśmy, ona i ja. Za młody jesteś. Nie zrozumiesz. Dobra, dobra. Przynajmniej spróbowałem. No to chyba czas, żebym znowu zrobił swoje. Dokładnie tak. Czas zrobić swoje. Boing, boing. Boing. A tu coś jest? No jest. O, jeszcze skrzynka. Mam cię. Tu też wygląda. Nie jakby coś mogło być. To można po prostu przejść dookoła. Dobra, to sobie rozbijemy, to sobie rozbijemy. Garnki, dzbanki i mamy przy okazji płonącą rękawicę. A to już jest jakąś sugestią, że dobrze, że tędy poszliśmy. Dobra, kulululu, skulamy się w dół. Wy jesteś... Witamy w Szkole Grzywka, Centrum Spa i Wellness w Górach Zmarzlistych. Dziwne. No dobra, tam musimy poczekać. Tu chyba jest pierwsza stacja, prawda? Gorące źródła 30. No dobra, no aż 30 jest wymagane. O, niebieski krab. Ups. Lodowe zbocza też 30 tutaj. O, Mroźny Kanion 25. No to idziemy. Idziemy do kanionu na wycieczkę. Dzień dobry. Idziemy. Mroźny Kanion przed nami. Sprawdźmy, co twórcy przygotowali. Fazę odnowy w spa. Ale kojąca muzyka. Muzyka chillera. A co to jest? Co to za... Zamarzanie nie jest przyjemne, więc chociaż wykorzystaj to zimno. Co? Ej, ale ja mam gorące rękawice. Ładunek lodu. Niektóre przedmioty i mechanizmy można aktywować jedynie za pomocą ładunków lodu. Czyli pewnie muszę na to naskoczyć. Tak. Zamarzanie wody. Ja cię kręcę, ale... Co śmilczące jesteście. Jesteś zimna? No, nie. A znasz kogoś, kto lubi? Albo wiesz co, nie odpowiadaj.
Najprawdopodobniej powiedziałyśmy mu coś nieprzyjemnego. Ale kozak! Widział, że obrażamy kogoś. Ale sztos! Ha, pięknie! Ej, w ogóle jak możemy fajnie susować po tym lodzie. Dobra, rozbij to. Nie wiem w sumie, czy tam coś, czy tu coś jest? Czy to jest taki symbol? Aha, nie, to nie jest nic. Tam u góry byliśmy. Faktycznie. No. Jeszcze na momencik. Nie, to są zwykłe pieniążki. No ale, jak już jesteśmy, to czemu by ich nie zebrać? Ej, ale bardzo ładna animacja tego susu. Po lodzie. W ogóle się inaczej steruje też tym kangurkiem. To fakt. Dobra, to rozbijamy. Okej, okay, wiele ładunków. Spoko. To akurat wydawało się być dosyć oczywiste. Ej. Myślałem, że dostanę ładunek lodu. Dobra, to tak, to sobie mrozimy. Ciekawi mnie, że w sumie za tamto dostaliśmy ładunek mrozu, a teraz już ich nie dostajemy. A co z tym zrobić? Tak miało być? Nie, chyba nie. Chyba miałem to inaczej zrobić. Wydaje mi się, że ja powinienem to wpierw uderzyć. A nie, po prostu mogłem to uderzyć. Well. No okej, okay, dobra, to jest save point, to nie ma się czym stresować. Dobra, tu się musimy chwycić. Uszami. Uszami rusz. Chwytaj się już. Dobra. Zgarniamy runy. Tup, tup, tup. Oddawaj mi runę. Mamy 28 przy okazji. Więc jeszcze dwie, żeby móc kontynuować fabułę. Dobra. Tu wskoczymy do góry. Grzywacze! Dobra, zobaczymy czy... Dobra, grzywacz nie był taki mocny. A nie, tam nie idę. Tu coś musi być. Jest! Mamy to! Złocisze! Ogólnie wolałbym jakąś... literkę, mimo wszystko. Bo dodatkowe literki są zawsze w cenie. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy na niektórych strukturach lodu inaczej się poruszamy. To też jest dosyć istotne. Dobra. Jest mrozik, czyli tak, to zamrażamy. I to chyba jest przycisk. Tak, to był przycisk. Ewentualnie tu jeszcze... Ej, what? Nie! No, już myślałem, że mnie owca, baran, grzywacz rozbije. Tam są jakieś takie chyba dystansowe. Tak są, przynajmniej są takie zdystansowane względem nas. Dobra, daj mi runę. Zawsze najmądrzejsza spośród nas ma upodobanie do spiritualizmu. Razem ćwiczyliśmy wędrówkę duchów. To był czas. Tu były czasy. Kiedyś to były czasy. Szkoda, że teraz to nie ma czasów. Tak, oj tak, tak. Kiedyś to były czasy, nie? Nie to co teraz. Takie bezczasowe czasy. O, nie tu lata wszystkiego. Spoko. Nie widzę. No. To nie wygląda jak miejsce z dodatkową zawartością. A może jest to miejsce z dodatkową zawartością?
sumie. No, ej, bez kitu. Może tak być. Tak, jest. Świartunia życia. Czyli mamy komplet chyba. Tak, tak, to jest komplet. A oni nie wiedzą. Myk, myk, kangur rzucający. Juhu! Spoko. What? Co ty? Co ty myślałeś sobie? Że co, że mnie zaatakujesz? Dobra. O, mamy zwój. Ale nadal bez liter. Nadal bez dodatkowych liter, przepraszam. Ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, że ja mogę te ryby też obijać. Coś wspaniałego. Coś naprawdę wspaniałego. To jest... Nie, to jest woda, to nie jest zamarznięte. Dobra, tam są niewidzialne coiny. Super. Boink. Co mi doda, że ja to w sumie przepchnę? To jest dobre pytanie. Ale why not? Znaczy to aż cię prosi, żeby to jakaś... Może to dalej otworzyłem? Tak, możliwe, bo w sumie nie sprawdziłem, nie? Tu nie możemy zaskoczyć, znaczy... W teorii możemy zaskoczyć, ale to nam nic nie da. Poza wyrządzeniem krzywdy. What? What, what, what? Nothing special. I tu potrzebujemy mróz i mróz jeden jest tu. Więc potem... Ej, czasami te animacje potrafią wystraszyć, nie? Bo tak się idzie, idzie i nagle animacja wskakuje na człowieka. I tak nie wiadomo. Co z czym, dlaczego, po co. Dobra. To zamrozimy. To jest tak, to przepchniemy. Ole, leci! Bieee. Super punch. Nice. Dobra. Rozbijamy wszystko. Pieniądze. Co to jest? Owce! Wyrzutnie owieczek. What the? Się przestraszyłem, owiec. Ej, owce potrafią być straszne. Nie żeby coś. Ale wiecie jak to jest z owcami. Dobra, daj mi runę. Mamy w sumie 30 na 30. Tu coś jest. Tu coś jest do rozbicia. Ja to widzę. No dobra, one wszystkie trenują. Co to? Wow, ale trampolina. A no tak. Ej, oddawać mi runę. Przyszedłem po nią, ona mi się należy. Powiedziałem ja w wieku 5 lat, będąc w sklepie, widząc zabawkę, której zawsze chciałem. Powiedział każdy. Powiedział każdy. To pewnie jeszcze ktoś? Dawni uczniowie najstarszej. No, jak to są uczniowie, to ja nie chcę być jej uczniem, bo to tak raczej się za wiele nie nauczę w takim razie. I... Dobra, tu jest jakieś pomieszczonko.
Tu nic nie ma. Nie wiem. Wow. O wow. To było takie w moim stylu, nie? Takie, widzisz, żeby przeskoczyć? Oho, no. Nie musisz. Ej, możemy mieć jeszcze więcej życia? To chcę. To chcę jeszcze więcej życia. Dobra, bałwana możemy zbić. Dobra. I tu możemy zgarnąć sobie diamenty. Dobra, wieczna studnia numer 10. Zobaczymy. No, czyli do... Okej, no nie wiem, rozbijemy sobie ciebie. O. O, 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 nie. Jest diamencik. O, o, o. Okej. Nie, ogólnie spoko pomysł z tym, żeby tą skrzynię tam ukryć. Okej. Nie! Wow! To był lot. Lot donikąd. Czasem się zastanawiam, czy... Czy to, że on się nie łapie, no to pewnie mam na to jakiś wpływ. Dobra, ile mamy? Aha, 4 na 5. Spoko. A, tam w ogóle kolce jakieś spadały. Well. Dobra, was można zignorować. Czy ja mam komplet? Wydaje mi się, że nie zebrałem czegoś. Zobaczmy. No dobra, wracam. Aha, 5 na 5. Ej, to luzik. To bardzo ładnie. To luzik, to się cieszę. To się cieszę, bo wszystko zdobyliśmy. Mhm. Czyli tak, tu mamy, tu mamy. Teraz tak, to jest do... Tak, no tutaj bez gorącej rękawicy w twojej okolicy tego nie rozbijemy. Czyli musimy tak, tu się przedostać. Ała. O. Ej, ładnie. Ej, bardzo ładna animacja. Nie jak tak tutaj więcej się tego rozbija. Podoba mi się to. Nie, pusta skrzynka.
Pusta skrzynka, ale w sumie pamiętajmy, że tam po drodze mieliśmy jeszcze, nie wiem, jakąś skrzynię, dzban, wazon, coś ukrytego w lodzie. Więc no, zgodnie z drogą dedukcji zakładam, że tam coś jest. Musimy tam się przedostać. No dobra, no coś było. Coś było, ale niestety bez szału. Nie. U pieniążka jednego nie będę się schylał. Ui! Gdzie są jakieś litery? Okej. Nadal bez liter. Nadal. What? Nie. Coś mi się przywidziało. Dobra, idziemy tędy. Jest litera A. Czyli ominąłem. Czy gdzieś ominąłem literkę? Tu już nie wrócę. No dobra, nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, gdzie ona mogła być. Po prostu powiem wam, że nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Bo tu jej nie było. Tam wszystko przeszliśmy. Interesujące. No dobra, no. Znajdzie się kiedy indziej. Znajdzie się. Oj. Hop. Nie miało być w niego. O, bingo. Ała. O! Ej, czemu nie starczą? Owczarz! Ale masz to z gogle. O! Otworzyłem coś głową. A mówili, rusz głową, daleko zajdziesz. I jak widać, mieli rację. Mamy życia, więcej żyć. Czy ja je potrzebuję? Chyba nie. Chyba ich nie potrzebuję.
A co to? Studnia numer 9? To jak to jest, ja byłem w studii numer 10, a w 9 nie? No dobra. No. What? Na. Ej, to jest akurat już... To już jest akurat taki klasyczek, nie? Jak chodzi o twórców Kangurka, że obrócisz się i znajdziesz. To zawsze dodatkowe kilka pieniążków. Dobra. Po diamencik. Spoko. Znaczy... Imo możemy zbierać tu w... Imo możemy wszystko zbierać z tej lokacji, ale tak naprawdę to są najmniej bolesne levele, bo je możemy bardzo prosto powtórzyć. No, spoko. Aha, nie mamy jednego diamentu. O wow, no dobra, tak trochę po łebkach to zrobiłem. Ale co by nie mówić, i tak możemy tu wrócić. Tu stąd przyszliśmy. No mówię, no tutaj najlepiej mieć pełne skupienie i pozamrażać wszystko. Właśnie tak postępują kangury. Tak kangury nie postępują. Tak też nie. Jakby kto pytał. Nie potrzebujemy tyle mrozu. No, a czemu się... A kangurze, czemu nie chwyciłeś się? Okej. Okay. Może kwestia tego, że bokiem skoczył. No, może kangury nie lubią skakać bokiem, tylko skaczą do góry. Ej. No. A, no dobra, no okej, spoko. Za diamencik warto było. What the f... Ile ja straciłem na tym życia? No dobra, no nieważne. Abstrahując ten skok wykonany teraz. Tu. Może jakieś życie będzie? Aha. Czyli tam było... Tam był płomek. To niepotrzebnie straciliśmy życie. Zaraz pewnie stracimy kolejne. O, okej. Okay. Obyło się bez strat. Aczkolwiek ja już wiem, że zbliżamy się do samego końca. Bo to tak z reguły jest, że... Jeżeli jest się na koniec etapu, to wtedy gra ci daje ostatnią literkę. Dobra, daj mi życie.
Dobra, z tobą też się żegnam. O! A to was tak dosyć dużo tutaj. Dzień dobry, cześć! Hej, możesz pomóc mi zejść? Proszę, proszę, proszę. Ktoś przywiązał balony do grzbietu, jak my do dwami. Fruuu, skończyłem na razie z medytowaniem. Jasne, pomogę ci sam tu, jakby utknąłem. Musisz zebrać kryształowe runy, lśniące kryształy, tak lśniące. Och, mam go. Wiesz co? Jak pomożesz mi zejść, to dam ci kamień. Tak zakładam. Dobra. Pięknie. Nawet gwiazdy widzisz. No dobra, no jestem... No hej. Grawitacja, ziemia, tęskniłem za wami. Proszę o to kryształ, dbaj. O, świecidełko. Daj mnie kryształ. Oddawaj kryształa. Spoko, 32. Więc nie ma. Dobra, no to czmychamy do góry i wydaje mi się, że to jest koniec tego poziomu. Prawdopodobnie, więc to było bardzo ciekawe spa. Co by nie mówić, poziom zaliczony w 27 minut. Niestety nie mamy kompletu liter. Ale to nadgonimy kolejnym razem, więc ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!